Siemaneczko, witajcie w kolejnym odcinku, a dzisiaj pokażę wam, jak zrobić kopię świata w Minecrafcie. Jak widzicie, mam tutaj do skopiowania sobie taki świat, rozpoznaj moba challenge. I nie możemy sobie tutaj wejść edytuj i wiecie, o co mi chodzi. Po prostu musimy, o, nie ma tutaj drugiego takiego samego. Musimy wyjść z gry, wejść sobie w folder %updata%.minecraft. Wchodzimy sobie w saves, o tutaj. To są wszystkie nasze światy i teraz muszę znaleźć rozpoznaj moba challenge. O, jest. O nie, nie wchodzimy w to, tylko rozpoznaj moba challenge, kopiujemy i wklejamy. Jak widzicie, mamy teraz rozpoznaj moba challenge i rozpoznaj moba challenge kopia. Teraz zamykamy to. Wchodzimy do Minecrafta. I powinno się pojawić drugi taki świat. Czyli, że zrobiła się kopia. Wchodzimy w tryb jednoosobowy. I jak widzicie, mamy dwa takie same światy. Ale jak zrobimy coś w tym, to nie zrobi się to w tym, więc tak po prostu zrobiliśmy kopię. Widzicie? Rozpoznaj moba challenge. I tutaj jakieś numerki. Rozpoznaj moba challenge, myślnik kopia. No i jakieś numerki. Więc to był bardzo krótki odcinek. I może jeszcze pojawi się dzisiaj odcinek właśnie z tego, czyli rozpoznaj moba challenge. On też jest bardzo krótki. Także trzymajcie się i cześć.